Jeszcze niedawno dostawały lek ratujący im życie w szpitalu, niedaleko domu. Teraz muszą podróżować czasem całą noc, by rano dojechać do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, by dostać ten sam lek. Dzieci cierpiące na wyjątkowo rzadkie choroby. Jest ich w Polsce zaledwie kilkadziesiąt i może także na tym polega ich nieszczęście. No i na bezduszności urzędników. Marek Nowicki. Ten koszmar powtarza się co tydzień. Pani Dorota Trębińska i jej ciężko chory na mukopolisacharydozę syn Marcin wczoraj o 23.30 wsiedli do pociągu do Warszawy. W Centrum Zdrowia Dziecka chłopiec dostaje lek, który ratuje mu zdrowie i życie. Mógłby dostawać go w Szczecinie, ale żaden szpital nie wyraził na to ochoty. Za długo trwałyby przetargi, tłumaczą w jednym z nich. Jednak wypadałoby ogłosić przetarg pełen. To jest przetarg, który trwa blisko 2 miesiące. To nieprawda, uważa wicedyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. Ta cała procedura może być znacznie uproszczona. Trwa kilka dni, jeżeli to się zrobi odpowiednio sprawnie. Kiedy dziś w nocy pani Dorota ze swoim synem była mniej więcej w połowie drogi do Warszawy, z małej miejscowości Opatów pod Częstochową, o 3.30 wyruszyła do Centrum Zdrowia Dziecka w tym samym celu Agnieszka Macherzyńska ze swoją chorą na mukopolisacharydozę Klaudią. To jest od 3 do 4 godzin. Szerokie drogi. Dziękujemy. Ciężko chore dziecko jeździ w takich warunkach co kilka dni do Warszawy, choć mogłoby otrzymywać lek w Częstochowie. Dlaczego nie otrzymuje? Bo Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach nic o istnieniu małej pacjentki nie wie. My na Śląsku w tej chwili absolutnie nie mamy tej wiedzy. Nie jesteśmy informowani, nie ma takiego wymogu. Dlaczego w Katowicach nic nie wiedzą? Bo urzędnicy z Centrum Zdrowia Dziecka myśleli, że chora dziewczynka mieszka w Opatowie pod Kielcami, a nie pod Częstochową. Na etapie zbierania danych osobowych doszło tutaj do pomyłki. Pomylono po prostu nazwy województw. W Lubelskiem nie lepiej. Ten chłopiec chory na mukopolisacharydozę z Biskupic powinien od lipca otrzymywać lek w szpitalu w Lublinie. Nie otrzymuje, bo w lubelskim oddziale funduszu urzędnicy powiedzieli matce, że będzie to możliwe dopiero po nowym roku. Sugerowali, że nie ma pieniędzy na to. Problem polega na tym, że to nieprawda. Do końca roku Narodowy Fundusz Zdrowia ma zagwarantowane środki na leczenie tych chorób. Agnieszka Macherzyńska z Klaudią dojechała dziś do Centrum Zdrowia Dziecka o 6.40. W tym czasie Dorota Trębińska, podróżująca z synkiem ze Szczecina, była jeszcze w drodze. Po 6.00 wysiadła z pociągu i jeszcze przez godzinę jechała autobusem do szpitala w Międzylesiu. Jest ciężko, no przechodzimy nerwówkę w domu. Dziecku się tłumaczy, że to jest jedyne wyjście, ale ileż można wytrzymać? Kiedy pokazujemy ten materiał, pani Dorota z dzieckiem wracają pociągiem do Szczecina. Przed północą dotrą do domu. Kolejna podróż za kilka dni. Pamiętaj, pacjencie, twój los zależy nie tylko od lekarzy, ale przede wszystkim od urzędników. Biada wszystkim tym, którzy tak jak dzieci chore na mukopolisacharydozę wpadną w otchłań bałaganu i biurokracji. Marek Nowicki, Fakty.